tym odcinku zobaczycie, jak pracuje fabryka Wielton. Zaczynamy! Można je spotkać na drogach całej Europy. Naczepy, przyczepy i zabudowy samochodów ciężarowych polskiej marki Wielton. Firma powstała w 1996 roku i obecnie jest jednym z trzech największych producentów w Europie. Należy do czołowej dziesiątki w branży na świecie. Postanowiliśmy odwiedzić fabrykę w Wieluniu, żeby zobaczyć, jak wygląda produkcja. Zabieramy się do roboty. Nasz pierwszy przystanek to magazyn blach i profili stalowych. Stąd surowce transportowane są do poszczególnych stanowisk produkcyjnych. W hali przygotowania produkcji powstają podzespoły konstrukcji urządzeń. Profile stalowe cięte są na odpowiednią długość. W magazynie blach przechowywane są arkusze o grubości od 0,8 do 50 mm. Zgodnie z zamówieniem przekazywane są automatycznie na wybrane stanowisko cięcia, gdzie przy pomocy laserów wycinane są blachy do grubości 20 mm. Z nich powstają m.in. burty oraz ściany wywrotek. Dalej część wyciętych komponentów jest gięta, m.in. pasy belek głównych, klapy wywrotek czy wspomniane płyty podsiodłowe. Na dużej prasie krawędziowej przygotowywane są większe części, których długość przekracza 6 metrów. M.in. ściany boczne czy dennice naczep i wywrotek. Kończymy naszą wizytę w dziale przygotowania produkcji. Każdego dnia powstaje tu około 13 tysięcy komponentów. Trafiają one m.in. do działu prefabrykacji, gdzie spawane są ramy wszystkich produktów. Na tej linii przygotowywane są belki. Środniki po wycięciu transportowane są na stanowiska spawalnicze, gdzie łączone są z pasami górnym i dolnym. Idziemy dalej. Obserwujemy pracę robota łączącego już elementy modułu, który będzie stanowił część ramy wywrotki. Konstrukcja została na trwałe zespojona w technologii spawania hybrydowego przy użyciu wiązki laserowej, zapewniającej głęboką penetrację spawania przy zachowaniu dużej prędkości. Następnie odbywa się spawanie płyt podsiodłowych, po czym następuje już spawanie całego modułu czołowego naczepy. Tak przygotowane konstrukcje należy teraz połączyć, by w ten sposób powstała rama naczepy. Na początku wstępnie spajane są belki główne, płyta podsiodłowa, obrzeża oraz poprzeczki. Potem przygotowywane jest zawieszenie. Na kolejnych stanowiskach odbywa się trwałe spawanie poszczególnych elementów konstrukcji w całość. W celu wykonania ostatnich spoin, w miejscach, do których nie miał dostępu robot, rama jest obracana. Mamy gotową ramę, przenosimy się zatem do wydziału montażu skrzyń. Powstają tu m.in. skrzynie stalowe tylno-zsypowe. Skrzynia składa się z podłogi, ścian bocznych, ściany przedniej oraz klapy. Na pierwszych stanowiskach roboty przygotowują podłogę oraz ściany. Te przekazywane są następnie na stanowisko, gdzie elementy są ze sobą łączone. Teraz trzeba je dokładnie zespawać. W zakładzie przygotowywane są także skrzynie aluminiowe. Wykorzystywane będą do transportu lżejszych materiałów. Ich główną zaletą jest niższa waga, co przekłada się na bardziej ekonomiczny transport. Ściany wykonywane są z paneli aluminiowych. Skrzynie z wydziału montażu trafiają następnie do lakierni. Zaczynamy od przygotowania powierzchni do malowania. Skrzynie wykonane z aluminium są odtłuszczane i odtrawiane, a te ze stali trafiają do komory śrutowniczej. Poprzez śrutowanie ich powierzchnia jest oczyszczana i uzyskuje odpowiednią chropowatość, co przełoży się na lepszą przyczepność farby. Po wyjeździe z komory
Pomiędzy spoinami aplikowana jest masa uszczelniająca. Następnie odbywa się szlifowanie i właściwe lakierowanie. W kabinie lakierniczej najpierw nanoszony jest podkład, a następnie lakier w odpowiednim kolorze. Mamy pomalowane skrzynie, wracamy do ram, naczep i wywrotek. Je również trzeba pomalować, ale z wykorzystaniem technologii malowania kataforetycznego KTL. Tak samo zaczynamy od prac przygotowawczych. Najpierw jest śrutowanie, po którym na obrotniku wysypywany jest śrut. Następnie ramy przekazywane są do wanien procesowych linii KTL. Tak przygotowaną powierzchnię można polakierować w odpowiednim kolorze. Przed nami montaż końcowy. Na linii platform, na kolejnych stanowiskach rama jest uzbrajana w odpowiednie instalacje. Najpierw montowane są m.in. zderzak, miechy i lampy obrysowe. Dalej instalacja elektryczna oraz przewody pneumatyczne. Teraz czas zamontować osie. Dalej zakładane są błotniki, wiatrołapy oraz podnośnik osi. Na koniec odbywa się montaż nóg podporowych i przykręcane są koła. Następnie budowane jest nadwozie. Gotowa naczepa musi przejść specjalistyczne testy. W dziale diagnostyki sprawdzana jest poprawność wykonania montażu. Od tego bowiem zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Kontrolowane są hamulce, układ pneumatyczny i elektryczny. Weryfikowana jest funkcjonalność naczep. Istotna jest także estetyka wykonania naczepy. Dział badawczo-rozwojowy Wieltonu jest jedynym ośrodkiem badawczym w Polsce, a drugim w Europie, wyposażonym w symulator drogi. Za pomocą tego urządzenia sprawdzany jest stan pojazdów po przejechaniu 500 000 km. Naczepy, przyczepy i zabudowy produkowane przez Wielton dedykowane są dla firm transportowych, budowlanych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i rolniczych. Grupa posiada 4 centra produkcyjne w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także 2 montownie we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 roku Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej.